I ten następny krok to jest bardzo prosta bujanka z lewej na prawą nogę w obrocie. Kręcimy się, cała nasza para kręci się w prawo, czyli za prawym ramieniem do tyłu. I zobaczcie, panowie, stajecie na lewą nogę, przenosicie dalej w obrocie ciężar ciała na prawą nogę, znowu na lewą, na prawą. W tym momencie powinniście właśnie zrobić tyle obrotu co my, czyli prawie cały obrót. Następne nasze bujnięcie na lewą nogę to już jest zamach do następnej figury. Zobaczcie, razem z krokiem na lewą nogę moja ręka lekko wysuwa się właśnie w lewą stronę i kiedy wracam na prawą nogę, moja lewa dłoń wędruje przez środek pary, obracam partnerkę, łączę sobie lewą nogę do prawej. Zobaczcie, moja prawa ręka powędrowała bardzo prostym ruchem z łopatki Marysi, tędy po ciele, po talii, zatrzymała się tutaj w pasie. Marysia znalazła tą rękę, złapała i stoimy sobie właśnie w takim zawinięciu, w tak zwanym koszyczku. Tak, bujanka dla partnerki. Oczywiście podążamy za partnerem, czyli to partner musi obrócić naszą parę. Naszym zadaniem jest, żeby trzymać się prawej strony partnera, czyli moja prawa strona do prawej strony partnera. Stańmy bokiem, tak? Czyli nie równo przed sobą, ja jestem troszeczkę wysunięta. I uwaga, staram się celować między nogi partnera, ok? I jeszcze raz, i prawa, lewa, prawa, lewa. I teraz bierzemy zamach, partnerki na prawą nogę przenoszą ciężar ciała, obracam się za lewym ramieniem do tyłu, partner prowadzi naszą dłoń przez środek pary i idę od lewej nogi. Lewa, prawa, lewa i tutaj mam jeszcze chwilę czasu, żeby się spojrzeć na partnera. Tak, przeliczymy sobie całą tą naszą bujankę, zaczyna się na raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.